Drzewo zdrojowe pierwsza klasa. Jeszcze trochę połupię i wyjdzie, bo mi tu przeszkadza. Wiem, ciemno, słabo widać. Dobra, jedną ręką to ja tutaj nie zrobię. Porządkami. Ciąg dalszy, bo już tutaj porządki były, nie pierwszy raz, już parę lat temu, tak, parę lat temu już tutaj dużo rzeczy wywaliłem, ale nadal jeszcze trochę zostało. Została praktycznie sama drobnica, co się da, to ładuje do worków, co ma iść do śmieci. Drewniane rzeczy wylatują przez okno i powinien zostać sam gruz. Tam muszę jeszcze pościągać wełnę. Zastanawiam się nad tym, czy wpierw dach rozbierać i to na razie tutaj tylko sprzątnąć tą drobnicę, to co musi iść, i dopiero strop, czy wpierw wypełnienie stropu i deski, żeby zostawić tylko same belki i dopiero dach. Dla mnie by było lepiej, ja bym zaczął od dachu, bo można by było wtedy tu normalnie chodzić, a jeżeli by zostały same belki, to by trzeba było kombinować jakieś podesty. Tak więc chyba po prostu tylko postaram się jak najwięcej resztę tych niepotrzebnych rzeczy stąd usunąć, śmieci, a po prostu wypełnienie stropu usunie się, jak już dachu nie będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. Osobiście nie chce mi się piekielnie już tutaj siedzieć. Nie lubię takiej roboty, takiego sprzątania, takiej drobnicy. Nie lubię. Dobra, na razie. W sumie nie ma co narzekać i tak trzeba to zrobić. To cześć. Większość osób pewnie między belkami ma jakąś polepę, glinę lub coś w tym stylu, a ja mam gruz ceglany. Z tego względu, że ktoś tu próbował lać posadzki między belkami, znaczy beton. Tu jest kawałek wylane. Tu za moimi plecami całe to pomieszczenie było tak wylane. Pod uzboże leżało, a w tamtej części są deski nabite i płyty pliśniowe na tych deskach, i też tam zboże leżało. Tak więc ktoś tu miał jakiś plan, tylko nie do końca mu wyszedł, albo nie do końca zrobił. Bo na przykład tu w ogóle nic nie ma. Są tylko te deski, które są między belkami na środku powsadzane, i pod spodem to jest tylko to, co myszy naniosły. I nic więcej. Bo i znalazłem 3 nowe pasy transmisyjne tutaj w kącie schowane. Ciekawe, do czego to można użyć, oprócz tego, do czego były przeznaczone. Pomału to przodu. Słoneczko niestety zaczęło grzać. Zrobiło się tu trochę niezbyt komfortowo. Zrywam płyty, bo były tutaj nabite na podłogę, na deski. Tu jeszcze kilka niepełnych worków śmieci różnego typu do wyniesienia. Może się coś jeszcze znajdzie. Tu jeszcze skrzynia. I tak to wygląda. Chcę dzisiaj zerwać te płyty. Deski zostają z tego względu, że będzie bezpieczniej i łatwiej przy rozbiórce dachu. W tamtej części nie ma,
ale są te między belkami, gdzie nie gdzie, a w tamtej końcowej części jest zrobiony sufit podwieszany, ocieplony, więc tam kompletnie nic nie ma, tylko wełna i sznurki i stelaż od sufitu. To tam będzie trzeba dać jakieś deski na debelki, żeby było po czym chodzić. Zawsze mi się wydaje, że przy ściąganiu dachówki i belek od konstrukcji dachu będzie dużo bezpieczniej i łatwiej, jeśli na stropie nie zostaną tylko gołe belki z przestrzenią na dół, a po rozebraniu dachu wtedy będzie można sobie spokojnie na świeżym powietrzu dokończyć rozwalanie zawartości tej, co jest między belkami. Wtedy się może kurzyć, bo będzie otwarta przestrzeń i chyba powinno być lepiej, tak mi się wydaje. No chyba się mylę, no ale myślę, że tak będzie chyba najlepiej i w porządku. No to ja pyco, to na razie. Chyba że jeszcze będzie w miarę widno i będzie coś widać, to wam pokażę, czy udało mi się jednak ściągnąć te wszystkie płyty i wynieść jeszcze tych worków stąd. Udało się skończyć na takim etapie. Praktycznie wszystko zostało wyniesione. Tam skrzynia jeszcze stoi. Tak to wygląda. Nogi, że tak powiem, wchodzą nie powiem gdzie. Ze zmęczenia. A w końcu 19 godzina. Od rana 12 prawie godzin. Tu musiałem położyć płytę i deskę. Powpadłem. Te deski już są popychniałe, zjedzone przez robaki. Zresztą chyba słyszycie, jak strzelają, czy tam piszczą. No, stanąłem na jedną i noga mi wpadła, pękła. O, tutaj widać dół pomieszczenia, tego co tam rozwalaliśmy. Tam pod spodem, tam w tym miejscu, właśnie tu szła ta, pod spodem ta ścianka podporowa. Tu na środku podłożyłem stempelek, z tego względu, że ja tutaj chodziłem, to czułem lekki dyskomfort, mimo że wiedziałem, że się to nie ma prawa polecieć, a przynajmniej nie powinno, bo to jest jednolite, jest spięte, no chyba że jest tak mocno przeżarte i poleci. Tylko że po tym jak tutaj chodziłem, to wszystko się bujało jak trambolina, dosłownie. Więc czułem lekki dyskomfort, nie ma co ukrywać, i po prostu podpałem i teraz jest na sztywno. Wy tego raczej nie zobaczycie, chociaż nie wiem czy to będzie widać, ale chyba nie, ale to się tak schodzi do środka. Tam jest wyżej, idzie dół w dół, a tu mniej prawie i tu z powrotem idzie do góry. Tu jest taki dołek. Zresztą ja podpierałem, to widziałem, ale ten dołek mi się wydaje, że tu był od zawsze. W końcu leżało tutaj zboże. Miało prawo siąść trochę. Tylko że tu były dwie warstwy płyt pliśniowych. To było jeszcze zabudowane, więc po całości to się trzymało. Ja chodzę i strach po tym chodzić. Jest trochę żarte. Tam nie będzie widać, ale no widzicie. Niektóre deski tutaj, czy ścianki odrywałem, to się rozpadały w rękach. Dziwna sytuacja. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Prawdopodobnie to całe drewno to nie jest drewno nowe, które było przystosowane na budowę tego domu, tylko to już jest drewno rozbiórkowe, czyli z czegoś innego. Mówię prawdopodobnie z tego względu, że tu mamy ładną belkę. Belkę i krokiew.
W sumie obydwie krokwie, właśnie te takie pomalowane na biało, tu nigdzie nie ma, tu jeszcze. One są idealnie kanciate, mają taki sam wymiar przez całą długość, wysokość i szerokość. I ta tutaj też ma dokładnie taki sam. Są ładne, nie są zjedzone ani nic. Tu na przykład, co pewnie nie widzicie, to są belki stropowe, ponieważ mają wycięcia pod te deski. Te wszystkie kształtące w tą stronę są z wycięciami. Z tamtej strony nie mają wycięć. Tam niektóre belki wyglądają, jakby były belki, ten kokwie, które jakby były przecięte na pół, zrobione z jednej dwie. To tak śmiesznie wygląda. Dobra, na razie. Żona się do mnie dobija. Cześć.